Dzień dobry trenerze, witamy w Częstochowie, witamy na stadionie Rakowa. Pierwsze pytanie, takie jak zawsze zadajemy nowym członkom sztabu, czyli czym trener będzie się zajmował w naszym zespole, jakie będą trener obowiązki? Witam serdecznie. Oczywiście będę zajmował się analizą. To będzie analiza, która będzie związana z rozpracowywaniem rywala, ale również też rozwojem naszego modelu gry. Oczywiście będzie to też rozwój statystyki, którą mamy do dyspozycji i tego, jak będziemy to wykorzystywać pod względem pracy sztabu i też pracy indywidualnej z zawodnikami. Jest wiele pól, nad którymi możemy tutaj pracować i wiele pól, które będziemy na pewno rozwijać jako sztab, który na pewno będzie kompetentny do tego, żeby wszystkie rzeczy, które są teraz dostępne, też technologicznie wykorzystywać do rozwoju zawodników. Trenerze, spore doświadczenie już za trenerem, jeśli chodzi o pracę właśnie w tej roli, bo wiele lat pracy na poziomie ekstraklasy, między innymi w Legii Warszawa, stamtąd też chyba trochę i znajomości, jeśli chodzi o Raków Częstochowa, trenerowi zostało. Tak, tak. 9 lat pracy w Legii jest to szmat czasu, ale też szmat doświadczenia i też na pewno chcę to wykorzystać, wszystko, co zdążyłem się nauczyć i tego, co jest teraz do wykorzystania, również wykorzystać w Rakowie, ale również no, na pewno postać Gonzalo Fejo, z którym pracowaliśmy w sztabie Henninga Berga. To jest dla mnie bardzo pozytywna wiadomość, że będziemy tutaj razem pracować, bo bardzo dobrze nam się pracowało, też z ogromnymi sukcesami. Trenerze, pozostaje w takim razie życzyć powodzenia i miłej pracy w Rakowie Częstochowa. Dziękuję ślicznie.